dość przypadkowa bramka, ręka w polu karnym, zakończona rzutem karnym i prowadzeniem Stali 1-0, troszeczkę otworzyła inne oblicze tego spotkania. Musieliśmy wyżej podejść, bo nie mieliśmy nic do stracenia. To nadzieliśmy się to, z czego słynie Stal, na wyprowadzenie idealnej kontry. Zrobiło się 2-0. Szybko dość odpowiedzieliśmy też bramką, jednak chyba zabrakło troszeczkę czasu na doprowadzenie do wyrównania. Przegraliśmy drugie spotkanie, ale chciałem pochwalić swój zespół, bo to, co było tydzień temu, a dzisiaj, to jest przepaść, jeśli chodzi o grę i zaangażowanie. Myślę, że pozostawiliśmy tutaj dobre wrażenie piłkarskie i gratuluję trenerowi zwycięstwa. My postaramy się o punkty już w meczu w środę z Lechią, to mieli punkty o przejście Lechi, a następnie w sobotę u siebie w meczu z Wisłą Puławą. No cóż, mecze z Puszczą zawsze mają swoją dramaturgię, nigdy nie są łatwe i taki był również dzisiaj. Widać było, że obie drużyny miały respekt dla siebie, początek bardzo zachowawczy, mało sytuacji podbramkowych, dużo gry w środku pola, przerywania akcji i rzeczywiście tutaj, tak jak powiedział kolega, no mecz się nam otworzył i inne oblicze po zdobyciu tej bramki. Tutaj czekaliśmy na tą kontrę, ona się zdarzyła, było 2-0 i tutaj znowu muszę zganić trochę zawodników, bo za odważnie próbowali grać, błąd na prawym skrzydle, kontra, tracimy bramkę i taka nerwówka do końca. Zarówno jeden, jak i drugi zespół jest w przebudowie, dużo nowych twarzy, nowych zawodników. Czyli teoretycznie mają prawo jeszcze być nie w pełni dyspozycji i te akcje z jednej i z drugiej strony nie wyglądały tak na pewno, jak obaj trenerzy by chcieli. Ale no, ja jestem szczęśliwy, nie tylko zadowolony. Zdawałem sobie sprawę z rangi tego meczu. My chcieliśmy bardzo wygrać, natomiast przeciwnicy, wiadomo, przegrali u siebie. I tu była no, taka chęć odpowiedzenia, zrewanżowania, poszukania tych punktów. Stąd bardzo ciężkie spotkanie, a jak powiedziałem, no, nigdy nie był to dla Stali łatwy przeciwnik. Cieszymy się tym bardziej ze zwycięstwa. No i teraz tak, myślę, że każdy mecz powinien lepiej w naszym wykonaniu wyglądać.